Stan finansów jest ok, dlatego scouting w napastnika trzeba pójść. Kielon, 25 lat z Nigerii. U nas się odblokuje. Ogólnie przez 5 lat strzelił 4 bramki. I jest ogólnie nominalnym skrzydłowym. Teraz Raków, strasznie ciężkie mecze mamy. O Jezus. O, ale akcja. Ładnie. Co zagrał piłę, ja pierdolę. Ja chyba spalony. Ale piłę zagrał nieziemską. I dobrą piłę zagrał. Brawo. Zbudowujemy się po porażce na Ukrainie. I no w sumie też porażce u nas, bo tutaj z Szachtarem też przegraliśmy. To 0-0. Wydaje mi się, że porażka z Szachtarem to było to, że od razu nie zmieniłem Rózgi. Jakbym go zmienił na Ortiza, to by te akcje, które tam szły przez Rózgę, byłyby lepsze. Może byłoby inaczej to wszystko, może byśmy zdobyli bramkę. Długo zwlekałem, też czad mi pisał, nie, rozbiega. I tak się wahałem z tym. Szachtar to po prostu też lepsza drużyna. Nie ma karnego, szkoda. Bez faulu. Nie ma karnego, nie było karnego. Dziwne. Uwaga, wybijamy, dobrze. Oidl, przyjęcie, rozegraj do boku, albo dobrze, Śmiglewski. Klatka piersiowa, przyjęcie czy z pierwszej, spija pierdolę. To już większa szansa, jakby w ogóle nie dotykał, to by mogła wpaść do bramki sama, wturlając się. Pochwal skład, no i zajebiście. 3 minuty do końca i leci nam akcja. Na pewnie na 2-2. Uwaga! Madejski co wyciąga, ja pierdolę. Ale interwencja sezonu. Interwencja na 3 punkty. Bardzo dobra forma, świetnie zawodnicy, świetnie. Zwycięstwo z Rakowem. Mamy 5 meczów rozegranych, 8 punktów. Więc cały czas się liczymy gdzieś tam w walce o mistrzostwo. Losowanie rozgrywek. Zobaczmy losowanie. Zapraszam wszystkich. Torpedo Kutasi. No musimy kurwa ich zrobić. No kurwa jego mać, musimy ich zrobić. Kiedy gramy z tym Torpedo? Teraz z nimi gramy, już teraz! Jest Torpedo Kutasi, a potem 2 dni Zagłębie Sosnowiec. Zagłębie odpuszczamy. Dobra, jedziemy z nimi. Zachęć. Dobra. No tu musimy ugrać. U siebie z Torpedo strzelać trzeba. Liga Europy. Ej, chyba gol. Brazylijczyk się odblokował. Tak jest. 15 strzałów, 11 celnych, 1 bramka. Połowa bramek w sezonie z karnych, kurwa. Hansis podchodzi, strzał. Mocno, kurwa. Solidnie. Madejski, jakiś szczęsny, ale kocur. Ale oni też kurwa nic nie grają, a takie akcje robią, nie? Chłop kontuzjowany na plusiku lata tam. Czekamy na odpowiedź od napastnika. Jak nie, to jeszcze Krzysztofa Piątka sprowadzimy, 31-letniego. Ale co napastnika? Boli cię wielki Mateusz Codorini z Brazylii? 27 strzałów, 17 celnych. Ale maszyna. Tak, czyli co 10 strzałów bramka. Nie wygląda to za dobrze, ale zwycięstwo jest. O nie, Alan Campbell, ale ładny debiucik zaliczyć. Dobra, nie mogę z nikogo zmienić. Dobra, bardzo ładna robota. A tu, osiągnięto ponad 5 XG w meczu. Wow, Campbell 5-7 miesięcy. No chuj cię wsadzają do składu. No to nie rejestruję już go, problem rozwiązany. Ziółkowski wchodzi, problem solved. Dobrze. Klasowy napastnik przychodzi do Krakowi, Polak, ale czy będzie lepszy od aktualnych? Wątpię. Zagłębie Sosnowiec za tapecie, a potem 3 dni przerwy i na wyjazd na Torpedo Kutasi. Jazda, panowie, trudny mecz. Zagłębie Sosnowiec, pamiętacie, już z nimi przegrywaliśmy nie raz. Zachęcamy drużynę i trzymajcie kciuki, panowie i panie. Jazda. Na razie jest dobrze, 0-0 na wyjeździe z Zagłębie Sosnowiec. To jest dobry wyjazd, to jest dobry wynik, biorę w ciemno. Wiesz, to jest ciężki teren, wiesz, że Ekstraklasa teraz ewoluowała? Ma wyższy poziom, wyższy level, bratku. Karny. Brazylijczyk robi karnego. Co napastników nie ma? No, na 3 punkty. Mateusz Kadori, nie! Nigdy ten, który robił faula, nie strzela. Panowie, kto to zakazał? Kto to rozpisał? Kurwa, dobrze, strzelił. Dobrze, 1-0, może wytrzymamy. Jeszcze tak się nie cieszę, bo wiem, jak to wygląda. Zawsze to wygląda tak, że się cieszymy i przegrywamy. Bardzo dobre gra. Ważny wyjazd. Krakowia, trzecie miejsce, proszę, 11 punktów. Warta Poznań, jako ma serię. Lechia Gdańsk ma z nami punkty. Nie jest źle, a przypominamy, że walczymy o Ligę Europy. Torpedo na 2 napastników wyjeżdża. Torpedo wyjeżdża 2 napadziorów. Kukahize Katamadze ma zawalić Kapatawaszwili. A my z jednym, ale kluczowi nasi pomocnicy robią roboty, bo też strzelają. No jak to wygląda? Pochwalmy na pewno ich za 1-0, ale jest 4-0, niech się trzymają. Ważne, żeby kontuzją się nie skończyło. No i prawdopodobnie to jest mecz o awans już do tej fazy zasadniczej. Szkoda, że tą Ligą Mistrzów się nie udało. No Szachtar okazał się za mocny. Też losowanie, no Szachtar. Były inne słabsze drużyny do wylosowania, a dostaliśmy takiego mocarza. Jak łatwo, ja pierdolę.
No dobra, szatnia. Gramy doskonale, rozpoczynamy, żadnych na razie zmian. Pewny awans, 5-0, nie powinno się nic wydarzyć. Chwalmy co czas zespół. Dobra, kończmy ten mecz, da, zajebiście, pochwalmy ich jeszcze tutaj na murawie. No może trójkę im wpakujemy. Francis, no to jest gol. No, pięknie, pięknie. Trójak i do widzenia. Świetny występ w Europie dzisiaj, Krakowi. Brawo panowie, w tym meczu byliśmy niepokonani, świetni, bez straty bramki, jedziemy. O kurczę, nasze spotkania, Randers Karabakh, Red Bull Lipsk, tak? Newcastle, Adana Demirspor, oni są chyba dani do ogrania, FC Bazylea chyba, albo to jest Bukareszt, Sporting Lizbona, kochani, i Young Boys, no kurwa, nie no, ciężko, w tamtym roku było łatwiej. Adama znamy, dostali od nas, zobacz jak są skwalifikowani, reputacja klubu. Jak to oceniacie? Fajne mecze. Randers do zrobienia, Karabakh tak samo. Lipsk nie ma opcji, Newcastle to trzeba powiedzieć. Przesunęło się też sporo spotkań ze względu właśnie na zakwalifikowanie się do Europy. I zobaczycie, co się teraz dzieje. No, zobaczymy, czy my przeżyjemy to tempo tych spotkań. Bartosz Białek czekamy, a on przyszedł, tylko przyjdzie pewnie kiedy indziej. No fajnie. Mark Jariur-Jardo, 22 lata, oszlifowany, świetny boczny, 7 Hiszpania Lanucja, determinacja 19, pieniądze fajne, transfer, tak jest. Oferta kontraktowa, Hiszpania, to jest teraz punkt przewodni. Zaproponujmy 1,5 miliona za ten talent, bo to jest wielki talent z Hiszpanii, który obserwowałem już od kilku minut. Jurdao, rozpoczniemy negocjacje, witam cię serdecznie, tutaj proszę bardzo w moim gabinecie. Skórzone fotele są obite, kurwa, ze skóry węża. A tutaj jest obietnica, kurwa, i się źrenica z węża. Czemu, wariacio? Trenerze, co to jest? Właśnie tak, podpisać kontrakt teraz na 2 lata. Essa, mamy go. Prawy Hiszpan rozwiązany problem, kurwa, w kilka sekund. Zero negocjacji, bo ja nie muszę negocjować z nim, stary. Dla mnie to była fajna oferta. Teraz mamy Legię. Gita przyjmuje ofertę. Przyjmujemy. Będzie nowy kapitan w drużynie. 1,5 miliona za Gita, tak mamy z środkowych. Watford? No tak, Watford to wiesz, ja robię biznesy z takimi drużynami. To jest codzienność, że w gabinecie José Rudiniego pojawiają się gracze, wiesz, menadżerowie z Realu Madryt i innych zespołów. To jest chyba oczywiste. Dobra. Ostrożna? Nie, no pozytywna. No, oczekuję tu zwycięstwa. Aha, bo to jest Legia. No kurwa, nie no, wy musimy u siebie wygrać, jak oni są ostatni w tabeli. Siadamy, kurwa, na nich, panowie. Jazda. No i Legia. O nie. Legia miała serię porażek, teraz przełamanie. Weźcie na grube torpedy. I na nas będą chcieli, wiesz, na nas na przełamanie mocniejsze chcą jeszcze robić, na nas. Czasem jest tak, że słaby, jak jest słaby, w końcu jest przełamanie i oni zaczynają wierzyć w siebie. I są jeszcze bardziej mocniejsi, niż by nie osiągnęliby tego po tych seriach porażek. Wiele porażek wzmacnia drużynę i też pokazuje, kto jest słaby i kto odejdzie. Bochnak, ładnie, może teraz. Wbijaj tą piłę. Kurwa, tak jest, spalony jest. Kurczę, trzymajcie kciuki. Kurwa mać, szkoda. Może teraz bardziej Krakowia podmęczona jest, to widać nawet na tych radarach bocznych. Legia świetnie wygląda w tym spotkaniu. Ten mecz to chyba pierdolone chwasty, co? O nie, o Jezu, ale fart. Chyba już rozumiem, dlaczego są ostatni w tabeli, mają podobną skuteczność do naszej. Czekaj, może spalony gwizdy, wiesz, jest tam telewizorek, kurwa. On lubi, widać, że taki sędzia taki lubi na telewizorku pooglądać. Ale jest, z boku strzelony. Jaki obrót zajebał, kurwa, piruę jebanym. Vinicius Meni. To jest Vinicius Meni, ty, on jest dobry. Sieć na tej obronie na wahadle, zagraj piłkę czasem, ale nie strzelaj, kurwa, chłopaku. We Włoszech to się nazywa Catanaccio, kurwa, Condonicio. Znaczy, że masz czapkę taką wełnianą w kształcie, kurwa, na głowie i nie widzisz, gdzie strzelasz. Ale poczekaj, chłopaku. Cambrioza, Macicioza, na za nie. Nic ci nie powiedziałem złego, tylko się śmieję, dobrze grasz, tylko mówię ci, że na wahadle, u nas we Włoszech tak żartują, kurwa. Polski sztywniak, nic wam nie można powiedzieć, bo się rozpaczeta. Ty mi PZPN nie będziesz straszył, jak ty jesteś, kurwa, z holenderskiego związku, co ty pierdolisz. Robimy 14 punktów w 7 meczach, mamy Ligę Europy zakwalifikowaną, nie ma tutaj nikomu, nikt nie może się przeciwstawić José Rudiniemu. Nieźle, dobra, gramy dalej. Bo w Radomiaka potem derby, straszne tempo jest narzucone. Okej, Radomiak, Śmiglewski, pan Białek na debiut. Dobra, zobaczymy, co Białek pokaże. Ogrywanie zawodników na Ekstraklasie. Środek obrony, tutaj niezły błąd. O, kartel Kaja pokazuje coś znakiem, to jest moje miejsce, ja tu strzelam bramki, ja tu dowodzę. 1-1, odpowiedź szybko, ale strzelanina w Radomiu. Nie, że obrona daje po dupie. Mogę dać dwóch Polaków na środek. O kurwa, ale nad gniotą. Dziękuję ci, gaśnica, za dyszkę. No, bardzo dziękuję, bardzo mi miło z tego powodu, ale niestety na boisku nie ma już takich humorów. Kurwa, jego mać. Pięknie, Harwin, rzutka pole karne, Brazylijczyk, go, kurwa! Dobrze, ale brama, Mateusz Cadorini, kurwa, Brazyla! Wysoki pressing, błąd Radomiaka, ale bramka! Panowie, jeszcze, Cassius,
Rzutka w pole karne, może teraz, ja! Rózga. Bramkarz. Kürter Emis. Harwin. Kurwa, no nie wierzę. Dobra próba, brawo panowie, no nic. Nowy nabytek, przez to, że ten Rudyniego rozgrywa prawą stroną, bardzo dynamiczny rzut. Może będzie rzutka w pole karne, może się uda, piłka spikuje. Cardozini, Brazylia, gol! Mateusz Cardozini, ale czekaj. Sędzia podchodzi w fioletowej koszuli i zaczyna patrzeć. Kontaktuje się z sędzią chyba z wozem VAR, weryfikacja bramki, czy to będzie gol? Gol! Brawo Krakowia! Brawo do końca! 3-3! Co za comeback! Ta drużyna jest zlepiona betonem już dzisiaj! Nic nas nie zatrzyma! Brawo! Świetny mecz! Jeden z najlepszych meczów, jakie oglądałem tutaj. Co Krakowia pokazała, to moje, to twoje, to wasze. Brawo! Koniec okna transferowego. Zawodnicy są zarejestrowani. Ja jestem gotowy. Gdzie lecimy dalej? Mamy derby Krakowa. Nowe grupy mentorskie. Trzeba przydzielić wariatów. Tak jest. A potem Randers, Europa. Więc Wisłą możemy zagrać, ile mamy mocy, ponieważ potem jest 5 dni przerwy, tak? Tak. Zobaczmy, kogo możemy mieć. Białek, niech się ogrywa. Niech się szkoli w tej pozycji. Lis pola karnego. Musi się ograć. Francis Struski, niech się ogrywa. Citizar, który chce odejść, ale nie odejdzie. Niech gra. Ale dobra, Max Oidl niech gra. Białek wejdzie na podmęczonych. A może Ruska wejdzie na podmęczonych i Gudgan zacznie właśnie, tak ich zaskoczymy. Aha, Herwat jest zmęczony. No to zacznie od kopa Ortiz. Musimy pokazać wszystkim, że nas stać na więcej. Że ta Liga Mistrzów to jest nasza porażka. Że my gramy w Lidze Europy, to jest nasza porażka. O, ale to za kołnierz. No. Co w 12 minucie wychodzi na prowadzenie. Ale bramę zrobili. Szybko rozegrali rzut wolny, tam uciekli środek. Oj, Wisła naprawdę. Czerwona kartka ma dla Wisły. Tak jest, gramy w osłabieniu. Dobrze. Wykorzystajmy tą przewagę. Carrera, Gundogan. Przed pole karne, Struski, gol, brawo. Szybko Krakowia wykorzystuje przewagę, brawo. Nice, Oidel, Maxi Oidele, świetnie. Dobra akcja Krakowi, świetnie. I może właśnie teraz Białka ogrywać. Gan Cassius właśnie, Menu. Menu to jest przyszłość, tak jest. Dobrze było go sprowadzić i go trzymać, i go nie wypożyczać, tu grać z nim, zobaczcie, no to jest dobry potencjał. Przyspieszenie 16, brawo. Ortiz. Kurwa, nice. Dobrze, Oidele, ładnie tutaj z tyłu, zasakurował, wrzutka, taka wyciągnięcie Jurdao, może z dystansu. Poprzeczka, pięknie, dobitka, Białek z pierwszym trafieniem w tym sezonie. Nice, dobrze, fajnie, że się ostrzeliwuje już. Nie da się tego inaczej określić jak perfekcyjnym meczem. Początek 1-0 przegrywamy i mamy lidera, chyba że Raków wygra swoje spotkanie albo Warta Poznań. No i mamy Randers u siebie. Potem odpuszczamy totalnie Wartę Poznań, żeby zagrać następny mecz. No to zapraszam was na Ligę Europy. Pierwsza faza się rusza. Pokażę wam w ogóle tabelę, jak ona wygląda, tabliele. Proszę bardzo, Manchester United, Roma, Juventus. RB Lipsk, Galatasaray, Olimpia Lublana, Rangers, Lille, Braga, Real Betis, Newcastle. No i tutaj Krakowa gdzieś. Czy z Polski ktoś jeszcze się tu znajduje? Nie. Dziwne. A nie ma. Tak, tylko jedna polska drużyna. No są szanse. Zobaczymy z Renders. Renders możliwe do pnięcia, tak? Musimy ich porobić. W pierwszym meczu siadamy ich na łeb. Zagrajcie tak jak ostatnio, to macie wynik w kieszeni. Solidne strzały, dużo strzelać, na 10 strzałów bramka będzie. Jazda. Wypluta futbolówka, Carrares to przejmuje, Hiszpan. Fernandez strzeliwuje w pole karne, gol, Mateusz Canarini. Brazylijczyk z kolejną bramką w Europie. Brawo. Aż chyba zagrał się tą Wartę, później ten Kwarabak, widzowie, co? Gudmundsson, potężny strzał. Boczna siatka wewnętrzna oczywiście, bramki i mamy 2-0. Szatnia, bardzo dobrze panowie, taktyka. Gramy, wszyscy grają. Gol! Cityzar! O nim właśnie mowa była. Tak myśleliśmy, czy ma grać, czy ma nie ma grać. No to ma grać. Uznany, już to widać, bo stąd. O kurde. Kofi, brawo! Ależ interwencja. To na pewno mu pomoże zwiększyć pewność siebie. Brawo, cały team łapie motywację. Patrz, jak José Rudin się cieszy. Niuk! Wicelider po pierwszej kolejce. Gdzie tam United? Gdzie oni kurwa są? Easy. Warto na wyjeździe. No i z Karabagiem też jest wyjazd. Tutaj wygraną oczekują. Zawsze z Wartą wygrywaliśmy, jeden był remis. Ale pamiętajcie, dzisiaj wystawiamy co przed skład. Truski, Abu Francis, Hevrat, proszę Ortiz, Imas, Beszuszkow, Sar, Oidl. Walka na klinku foron tak jest niebezpieczna, ale... Puchar Polski odpuszczam, w***ane. Pachnie taką bramką do szatni, tylko komu ją wsadzimy? Kto komu wsadzi? Pytanie. Ulala! Ciężko ten kołnierz czasem wygląda u nas. Środek obrony po prostu otwarty czasem, no nie wiem. Mosiur, Ziółkowski, często to z wami się to dzieje. Oidl, Gudumson.
Charakterystyczne mocne zejście. Beszuszkow ma miejsce do strzału. Ja pierdolę! MB Socha muszę tu dać, bo mi wsadzą tam bramkę. Karabak, Kwarabak. Jedziemy z nimi. Oni chcą remisu, też tak myślę. Fernandez jak się rozwinął, zobaczcie to. Ja pierdzielę, ale zajebiście nam się obrońca boczny rozwinął. Cassius dlatego ma 3 gwiazdki. Musimy udowodnić, że jesteśmy najlepsi w Europie. Manchester United pod nami. Tak ma być też po tym meczu. Jazda, panowie. To jest w naszym zasięgu. Mamy wyjazd. Karabak, pusty stadion, co jest? Czemu bez kibiców? Może mają jakąś karę? Mamy rzut wolny. Gundogan, strzał mocno, strzeliwuje w pole karne. Jest, dobitka, gol! Sidisar, ale czy spalony? Gol! Brawo! Brawo! Nice! Nice, nice, nice! Kwarabak bez strzałów, dlatego że ostrożnie rozpracowujemy. Dobrze to wygląda, panowie i panie. Bardzo dobrze. Długo tą akcję budują. Wydaje mi się, że to może być klepa a la bramka. O nie! Boziu, jaki kurwa fart Krakowi! Jaki kurka wodna fart, kochani! Wszyscy dobrze się trzymają. Gramy dalej. Nie zmienia się zwycięskiego składu, dlatego grajcie. Dobrze! Kadorini! Bez spalonego, czysto! Beszuszkow z żółtą kartką, Imaz wejdzie. I skrzydło z drugiej strony Ortiz. Potwierdzam. Mamy to, już mogę to powiedzieć, mamy to. Super, tam gdzie mieliśmy zdobyć 3 punkty w Europie zdobyliśmy i gdzie mieliśmy postrzelać bramki, postrzelaliśmy. Fajnie bilans mamy bramek, chyba 5-0 będzie. Jeśli chodzi o 10 godzin grania Football Managera, to można to udać, zaliczyć do udanych. Pięknie, brawo drużyna. Ale podobny wynik mieliśmy w poprzednim sezonie, też mieliśmy dobry chyba remis i zwycięstwo. My jesteśmy faworytami z GKS-em tych, oni są 18. Tu jeszcze rozpoczyna się konferencja, od konferencji zaczniemy streamka następnego, ja sobie daję zapisz. Widzowie serdecznie, to był Odklej Cast, do zobaczyska. Jeszcze raz dzięki, panowie. GKS Tychy to jest taki luźny mecz, z tym, że ten mecz odpuszczamy ze względu na to, że jesteśmy 3 dni po Lidze Europy, więc gramy bardzo, bardzo rezerwową ekipą. No i następnie czeka nas zajebista przerwa, bo aż... Co? 22 dni? Tak jest. 20 dni przerwy aż? Wow, to się poregenerują chłopaki, zajebiście. No i tak, po tej przerwie Wisła Płock, 5 dni przerwy Jagiellonia i 5 dni przerwy Red Bull, boże, no Lipsk. Gramy z Lipskiem, więc tu może być, no to może być ciężko niestety. Dobra, panu, na spokojnie, to jest GKS Tychy, u siebie gramy, ale to nie możemy tak myśleć, że to jest GKS Tychy, więc my to wygramy. Nie możemy tak myśleć. Ciągły szacunek do rywala, wiadomo, w szatni sobie można pożartować, ale na boisku oczekuję szacunku do przeciwnika i taką grę też chcę widzieć, tak? Wiem, że oni nie... Kurwa, ale ma wielki łeb, chłop. Ma wielki łeb jak sklep. To się w głowę nie mieści. To se łeb, kurwa, powiększ. Haha, wczoraj widziałem tego starego mema, pamiętacie to? No i mamy Francis, Ortiz, Śmiglewski, ale szybko poszło, 20 sekunda bramka, Kacper Śmiglewski ładnie rozpoczyna mecz z GKS-em Tychy, no i Krakowia będzie chciała się pospindrać na fotel lidera. Oh yeah! Ortiz! O Jezus, ale tu będzie ten, rozpierdol. Chyba jest spalony, nie ma spalonego. Nie miałem żadnych ofert zagranicznych klubów, nie miałem. Dlatego też, może dlatego, że przedłużałem kontrakt z Krakowią, ale może też dlatego, że, no wiecie, wygrywam mistrzostwo i widzę do Ligi Europy, to może nie proponują mi dlatego, bo wiedzą, że nie odejdę, ale już chyba wiecie troszeczkę, że ten czwarty sezon mój ostatni, przez to, że wygrałem mistrzostwo Polski, to już nie mam takiego ciśnienia na tą Krakowię. Chciałbym jeszcze w Lidze Europy też pograć, więc ten sezon sobie robię pod Ligę Europy, ale Ortiz, kurwa, na prawej jedzie, brawo. Ale prawdopodobnie to się skończy tak, że może po czwartym sezonie zmienię drużynę. Może pójdę gdzieś niżej, może coś wyzywającego znajdę. A może być tak, że mi się znudzi Football Manager i dopiero za rok w niego zagram. Z ludologiczny czat? O, wiesz, ja nie jestem ludologiem, ja jestem prostakiem, jeśli chodzi o gry. Ja potrafię w takim menadżerze odnaleźć głębię, a potrafię ci nie zagrać nigdy Wiedźmina, więc no... Pięknie. O Jezus, ale Kofi to wyciągnął! Na ciasną dupę Suzy Rivers! It's heine Blausen! Kofi... To jest niesamowity zawodnik sprowadzony za śmieszne pieniądze, a w tym... Przepraszam, jakie śmieszne pieniądze? Co ja kurwa pierdolę? On jest sprowadzony za darmo. Był na wolnym kontrakcie. No, zarabia dużo, ale zobaczcie, w tym momencie jest wyceniony na 2-3 miliony złotych. 4 miliony. Rozumiecie? No to jest kurwa geniusz. Poza tym on ma jeszcze zadatki na rapera. W Krakowie mamy studio raperskie i on jeszcze nagrywa kurwa traki po treningach. Więc może jeszcze gdzieś tam na nim pieniądze zarobię. Wiecie, że... mać! Pikuła nam pierdolną! Przecież on na pewno, ten piłkarz jest wygenerowany, kurwa, przez sztuczną inteligencję, na pewno, kurwa, nie istnieje nawet, jestem pewny. Kurwa, istnieje. To jest zajebisty, pozdro Pikuła. A ja wiem, że tu piłkarze niektórzy mnie oglądają, bo dostaję informacje. Słuchajcie, ja grałem w Kantera przed chwilą z tym, środkowym obrońcą reprezentacji Polski, Krystian Bielik. Ja klikam, mam znajomych. Mourinho mnie obserwuje. Nie, żartuję. Obserwuje mnie tylko dlatego, bo pewnie
Kiedyś byłem śmieszny. Zobaczmy, piłkarz miesiąca. Tu mamy kogoś z Pogoni Szczecin, napastnik, 30 lat, no pewnie postrzelał coś chłopaczyna. Igor Brzyski, 19-latek młody, to chyba po około Wigilii podwójnej był. Ale dobra, mordzia z niego jest. Pozdrawiam cię serdecznie, Igorku. I to jest mój asystent, więc on jest. Mam asystenta, tak. Dlatego ta osoba, która napisała, że nie ma asystenta, została zbanowana na zawsze. Elegancko. Więc jak widzicie, ta kadra nie musi być tutaj 8x8, 1x1, bo niektórych nie musicie mieć. Tak samo fizjoterapeuta może też jeden wystarczyć na ekstraklasę. Pamiętajcie też, zależy co robicie. Bo jak gracie tylko ekstraklasę, to nie potrzeba aż takiego rozwiniętego sztabu i aż tak bogatego sztabu, bo na przykład zawodników będziecie szukać tylko w Polsce. Więc niepotrzebna ci jest trzech skautów, którzy będą po Polsce latać, nie? Jeden Romek i po Polsce ci lata i sam se sprawdzasz. Have a coffee, co to? 5-8 dostał ocenę. Aha, bo dostał piątkę, kurwa, od Senegalu. Może zrobił jakieś błędy. Ale dobra, błędy też uczą, tak? Uczą trenera, by nie wystawać tego, co robił błędy na pozycję, tak? Na jego błędach ja się nauczę, żeby kurwa nie powołać do następnej jedenastki. Nie, no żartuję oczywiście. Kofi jest zajebistym piłkarzem. A wiecie, Senegal, Burkina Faso pewnie grali... To Burkina Faso pewnie gra na półtorej obrońcy, nie? Taką taktykę. Oni grają 2-7-14, takie ustawienie. Nie ma też się co spuszczać nad Wisłą Płock, no kurde. Ja, tak naprawdę byśmy puścili byle jaki skład, to oni tak ich rozwalą. Tylko chciałbym to jakoś tak fajnie poukładać, żeby tak ekonomicznie, nie? Żeby tymi siłami z nimi zarządzać. Żeby w następnym meczu odpoczywali ci, a tam ci grali Saganowski? Taćkowicz? Po ziemi gol! Kurwa mać, Kacper Przybyłko, no to jest niemożliwe, panowie! Panowie, co jest z wami? 11 minuta, jazda, budzimy się. Wahadłowy wyrzuca piłkę, Cassius. Świetnie, Austriak. Nie, Cassius jest, kurde, Belgiem. Gol! Gabriel Gudmundsson! Szwed pozyskany z FC Utrechtu za niecałe 2 miliony euro przez José Rudiniego. Melduje się na listrze strzelców w samym sercu Płocka. Dlatego jego serduszko tak wygląda. Gudmundsson! Ja pierdolę. Mateusz Cadorini, to musi być zmiana obowiązkowa, bo nie strzelimy. Aha, 2-1 prowadzę. I po co robię te zmiany? Żeby kurwa asystował świeży zawodnik skrzydłowemu? Żeby Ortiz świeży asystował Gudmundssonowi kolejny raz? Po to robię te zmiany? Może tak, może nie. Bo jestem liderem ekstraklasy? Bo jestem wicemistrzem Ligi Europy na ten moment? Pora zmienić pampersa, widzowie. Pora zmienić pampersa, tylko nie dzisiaj mojego. Dzisiaj to wy się zebraliście. Z wrażenia, jak ta Krakowia chodzi. Nie, no oczywiście, widzowie, razem pracujemy na to wszystko i wasze pytania, i wasze dialogi z wami, rozmowy dają te pomysły wszystkie. Ja pierdolę, co goś robi. Gudmundsson się rozkręcił tak mocno, że Rózga spada na rezerwowego. Rozumiesz? A wiecie, po co kupiliśmy Gudmundssona? Żeby on grał jako zmiennik na tej pozycji. Po to był kupiony Gudmundsson. Ale zaczął się pyskować, powiedział, że nie lubi tej pozycji. No to mówię, dobra, dawaj tu. Gwiazdek 3, przyspieszenie, wykończenia 10. Dlaczego on kończy teraz, kurwa, czwartego gola? I mamy dalej tego wicelidera, ale za nami Piast. Piast się mocny się Piast zrobił, od kiedy, poważnie wam mówię, przejął go Marek Papszuk. No i warto było spuścić na chwilę Rózgę z pierwszego składu i takie oczko trafić. Tak, poprzednim rekordzistą był Filip Ru... Ej, ja cię kręcę, zobaczcie, zagrabany film. Zmiennik Rózgi, nie dość, że go zmienia w podstawowym składzie, to jeszcze go wygryza z rekordu. Ja pierdzielę, bo Rózga miał hat-tricka z Widzewem. Eduardo w rozmowie z nim stwierdził, że nie jest zadowolony z czasu, jaki spędza na boisku. Dlaczego teraz... No ale poczekaj, dostawał szansę w europejskich pucharach, teraz w Ekstraklasie. Ja mam zawodników za niego i naprawdę nie mam z tym problemu. Nie ma problemu, ja mogę powiedzieć, że spoko, to ja cię sprzedam w następnym sezonie. I w sensie pod koniec sezonu i nie ma problemu, żeby się nie kłócił. Powiemy mu, że spoko odchodzisz, nie ma problemu. Teraz jeszcze w meczu grał. O nie, wypierdalasz stąd. Awudia gra. Kupiłeś mnie, bo kurwa Awudia siedzi na ławce i z legendą zespołu. Nie, Eduardo, nie. Do piekła cię wpierdalam. Tak jest, Webster zaczyna z Oidlem, bo tak się umawialiśmy wcześniej. Muszę ich ogrywać. Tak jest, wiem, że to jest u siebie Jagiellonia, może być ciężko. I możemy tym składem możemy dostać w ciry. Ale ja muszę ich ogrywać, bo im dając 90 minut na boisku, oni dostają te gwiazdki, te levele i oni potem będą zajebiście grać. Dlatego czasem trzeba zaryzykować. Ortiz! Zobacz, jak to młode chodzi. Kurwa poprzeczka, ale Ortiz ma gaz. Kto wie, czy na pucharnie wystawiony będzie. A Kofi? 30. No to jest ich sugar daddy. Bramka się nie liczy, bramkarz broni bramki, kurwa. Się wpierdalaj. Nie psuj mi narracji, nie psuj mi mojego idealnego świata, który tworzę teraz w głowie, dobra? Ma 30 lat, ale wiesz, młodzieżowy, hip-hopu słucha, maty podobno słucha w szatni, mata, mówi, że mata cool, naprawdę. Patrz, co się dzieje, Białek środek z Wolfsburga, bum, po ziemi, kurwa,
prawy róg, koniec. Drugie trafienie w sezonie, Białek. 2 miliony z Wolfsburga, brawo. Jagiellonia się może rozpędzić, ale Beczuszków odbiera. Meni znowu przy piłce, Białek. Bezpośrednie podanie, Gudmundsson! Co za forma Szweda, ale chwila. Lipsk, lider. Zobaczmy może, co oni potrafią. Przegrywać potrafią. Heldenheim porażka. Krakowia 3:40, nie jesteśmy aż tak kurwa skazywani. I potem mają mecz z Bayernem w Monachium za 3 dni. Dlatego prawdopodobnie mogą się szykować na Monachium. A potem Leverkusen od pana Siabiego Alonso. No i tak przechodzimy do super meczyku. Lipsk u siebie. Chyba najmocniejsza drużyna, z jaką nam się przyszło zmierzyć kiedykolwiek w Football Managerze Krakowią. Jedziemy. Jesteśmy w gazie. Jesteśmy w gazie. Szósta minuta, pierwsza akcja. Kurwa, Sesesko. Dobrze. Kurwa, no! Dobrze! Środek! Dobrze! Jazda, mamy szansę! Baldazzini. Kurwa, mać gol. Szkoda. Szybko poszło. Fuck! Mocny ten Lipsk, no mocny, ale wiesz, dopiero dwie sytuacje miał. No nie! Kurwa, oni są za mocni, to jest za mocna drużyna, nie mamy szans rywalizować z takimi drużynami. Nie, jakby zapomnieli, jak się gra, oni dobrze grają, nasi są dobrzy, tylko ta drużyna jest piekielnie mocna, rozumiesz? Ale ładnie, próbują, Beczuszków, ładny Niemiec, Oidl. Kasius, rzutka w pole karne, może teraz? Za głęboko, ale Białek to ma przechwyci, może wycofa, tak jest. Gudmundsson, polowany, nie ma. Beczuszków, Carrera. Hernandez, może teraz, może Krakowia. Hernandez! Ale prosto w rękawice. Gulasiś tam broni. Białek, sprytnie. Francis! Pierdolę! Tyle z tego, moi drodzy. No niestety, Lipsk, drużyna z Lipska jest, nie ma opcji. Ale tak wiesz, myślę, że jedną bramkę strzelimy, to wiesz, naprawdę by nas podbudowało. Krakowia, spadamy na 10. miejsce, ale dalej właśnie utrzymujemy się w tej strefie, więc wypadałoby zdobyć punkty. A przed nami, no niestety, przeciwnik niesamowicie ciężki. Marek Papszun, wcześniej już wspominany. Za sterami wielkiego cyborga Piasta Remis Gliwice. Niesamowita maszyna, która potrafi remisować na zawołanie, też tutaj w menadżerze. No i niestety mamy problemy, my mamy problemy z tym Piastem, powiem ci. Bo my tak dwa razy wygraliśmy, ale trzy razy przegraliśmy, kochani. Dobra, jedziemy tak, pozytywnie z nimi. Zachęć, no i tutaj zobaczymy, co wyjdzie. Rzutka w pole karne, Kalsane, uwaga, Kofi to wyłapał, brawo! Ale piła od Jurdao. A akcja dwóch zmienników. Jurdao na skrzydle i Ruzga. Nie, Ruzga był od początku, przepraszam. To Jurdao dał piłkę, zobacz tą gałę. Małolat co zadał, nieźle, pięknie, to było dobre. Tu bym pograł trochę na czas i pochwalił całą drużynę za zajebisty wynik. Siemanko, mamy to zwycięstwo, tylko widzowie, ja muszę zrobić przerwę. Malutką przerwę, ale gaszę streamka, bo mam gości, mamusia do mnie wpadła. Więc po prostu, przepraszam, że tak brutalnie kończę. Damy tu kontynuuj, zapiszę gierkę, mam akurat koniec meczu. To był Odplaycast i do zobaczyska. Dajcie sobie dzwoneczek, bo może dzisiaj jeszcze będzie transmisja. Hejka.